Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Risen 3, Władcy Tytanu. Jest z nami Błotnia, czyli taki typ, którego nienawidzę po prostu, i Kost. Dobra, lecimy zabijać kolejne pająki. Pająki, pająki i jeszcze raz pająki, trzeba je wszystkie wybić, dlatego zejdziemy sobie tutaj niżej. Z tego względu, że gdzieś tutaj trzeba wleźć wyżej, żeby wejść jeszcze wyżej. Dlategoż i ponieważ trzeba to obejść chyba dookoła, bo inaczej te typy za nami nie chcą za bardzo chodzić. Znaczy, ten jeden to w ogóle bardzo chętnie bym go wziął i nie powiem co zrobił, no ale cóż. Mówi się, trudno płynie się dalej, jak to się mówi, nie? Te piaskowe dubby. Super, ale typie, jesteś mi bardzo nie na rękę. Dobra, gdzie tutaj mogę tak naprawdę wejść wyżej? Bo ja bym bardzo chciał wejść wyżej. I to chyba gdzieś tutaj jest zacząć, możemy tą swoją wędrówkę. O, więcej pająków mamusia nie miała. O, jest chyba tutaj wejście, nie? Czy mi się zdaje? Tak, chyba tutaj będzie wejście. Dobra, z ponią. W takim razie można się tutaj bawić. Ej, pudło, no nie! Naprawdę. 5 pająków! Bij go, kurde, a nie... A zaraz, czy tutaj nie jest kolejny pająk, którego trzeba zabić? Tak naprawdę? Bo ja tak chodzę i szukam konkretnego, a ty po drodze nie mogę opuścić. Tu jest chyba... Właśnie, tu jest przecież pająk, którego można wybić. Jest przecież, proszę bardzo. Żołnierz wyroczni. No i o to chodzi. I tu jest też chyba wejście na górę. No naprawdę. No cały czas pudłuje, no. Cały czas pudłuje z tej mojej kurde kuszy. No bez przesady. Ileż można pudłować? Tylko ten pająk się głupi kurde broni cały czas. Pięknie. I powinien być dętka zaraz. No nie wiesz. Zestrzelę cię z mojej kuszy. A nie mówiłem, że cię zestrzelę z mojej kuszy? No właśnie. No i bardzo dobrze. Okej, kolejny pającur jest za nami. Tylko, że teraz trzeba tego zabić, żeby dojść do innych pająków. Ale z jednym pająkiem to jest naprawdę... Nie ma co się... Nie ma co na nich tracić czasu, no ale czasami... Trzeba. Dobra. Teraz tak. Wejście na to zagwarantuje nam dojście do jeszcze 3 pajączków. O Jezu, Jezu, Jezu. Nie chcę tutaj spadać. Dobra. I mam nadzieję oczywiście, że przejdziemy z jednego miejsca do drugiego. I proszę. Ej, zaraz. Ja schowałem ten miecz. Jest. Jest kolejne miejsce, gdzie możemy ubić taką wielką królową. Czy jak... No w sumie tak, chyba, bo ona składa jaja. No, czyli samica, no nie królowa, a samica, no przesady. Nazywajmy ją królową, to nie są mrówki, tak? Ale ich tutaj jest, no. Który się nie mogę... O właśnie. Podejść do tego nie mogę. I gdzieś tam, zaraz. Żołnierz wyroczni, zabić. Zabić. No zabić to gunwo, no. Nie, zaraz coś trafi. Dobra, najpierw zabijmy tego tropikalnego pająka. To naprawdę jest nam nie na rękę. I teraz możemy się zająć tym żołnierzem wyroczni. Proszę bardzo, tylko tak, znowu tropikalny pająk nam tutaj jest. Dobra, kostuch. Bardzo cię proszę, zajmij się tym pająkiem. A ja się zajmę tym czymś. O, zestrzeliłem z kuszy w sumie. Nie ma mnie, pojawiam się i znikam, a jednak mnie znajdujesz. Ała! No jeszcze tego brakowało, że piaskowe diabły nas atakowały. Dobra, zostały 2. 2 żołnierzy, no i jeszcze jeden piaskowy diabeł, no przecież mnie zaraz coś trafi. Pięknie, dobra. Zostały 2 piaskowe diabły i... Boże, nie 2 piaskowe diabły, a 2 żołnierze. Czyli tak, jednego mamy tutaj na samym końcu i jednego mamy tutaj.
sumie dobrze idę, bo gdzieś tędy trzeba dojść do kolejnego. Dobra. Jeden pająk chyba był gdzieś tam po drodze, jak szliśmy, nie? Jak szukaliśmy tego ciała. Gdzieś na zachód, tak? Oni wszyscy mówili. Dobra, wyciągnę sobie ten mieczol. O, proszę, proszę. Co my tutaj mamy? Ej! Tutaj jest jakaś kapliczka, czy coś? Ciekawe, ciekawe. Ale wreszcie będę miał przynajmniej za sobą... Kurde, nie chcę robić kłopotów. Ale bardzo chętnie bym najpierw zabił te małe pajączki, a dopiero później zajął się tym dużym, bo one będą nas naprawdę tak dźgać po plecach i to jest irytujące. Ale widzę, że Kostuch sobie bardzo dobrze z tym wszystkim radzi. Pudło to niestety nie. Kolejny zabity. Auć! Ała! Schować się. Jest, ładnie. Może ich wybije z tego, z kuszy. Nawet nieźle idzie. Już czasami pudłuje. Ej, nie zrzuć mnie czasem, ty pierzu. No, i ładnie. Teraz zostało takie jedno coś. Nawet trafiłem. No i super. Został jeszcze jeden żołnierz wyroczni. No w sumie z tych pająków to nie ma co zbierać. Co z nich się zbiera? Oko. Na kim mi to oko? Dobra, magiczny kryształ. Nietypowa kamienna kapliczka. Abracadabra. Zawsze warto spróbować, co? No zapewne. Nietypowa kamienna kapliczka. Dobra, panowie, chodźcie. Znaczy nie, ty jeden zostań tutaj. Niech cię zezrą wszystko. Zgiń, przepadnij. I w ogóle. Nie mam zamiaru z tym jednym typem podróżować, bo on jest naprawdę tak irytujący. Jak... typowo jak ten. Jak wrzód z Gotika. Bić gnoj. Pewnie ze... no jasne, że przyjdą ci z dołu. O, shit. Jakie to ma w ogóle... jako to ma żuchwę. Chciałbyś? Dobra, Kostuch wam pokaże, jak tutaj się kurde powinno obchodzić z pająkami. Kostuch wam pokaże, zobaczcie. Benz, Benz. Nie wiadomo, co mój w ogóle, co moja postać w ogóle robi. Co bezimienny robi. Jeszcze, o właśnie, nie liczyłem, ale chyba już naliczyłem... tak mi się przypomina. Gówno mnie to obchodzi, że błotniak jesteś tutaj, jak cię będę potrzebował. Zaraz ci zabiję. Ale boję się, że stracę trochę szczątkę duszy. Dlatego bym nie chciał, bo na razie mi to spada zamiast, zamiast rosnąć. Okej, okay. I jest tutaj tropikalny pająk. Aha, no ale nie dokończyłem. Nie liczyłem w sumie tak naprawdę ile razy, ale chyba dwa, tak mi się coś kojarzy. Dwa razy nasza postać chciała, nasz główny bohater chciał wypowiedzieć swoje imię, ale mu przerwano. Tak jakoś pamiętam. Ale mogę się mylić. Tak teraz mi się przypomina. Ła! Gin, 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 to gin. O, putain de merde. No nie, spudłowałem, naprawdę. Spudłowałem. Końcówka życia. Ale przepraszam, błotniak. Naprawdę nie chciałem, żartowałem. Chciałem. Jak ciulne, to ino roz. Ej, tam na dole w ogóle ktoś jest, zauważyliście? Na niego spadnie oczywiście ten, teraz ten pająk, no ale cóż. Tam na dole ktoś jest, mówiłem, że tam jest ognisko i tam na dole ktoś może być i jest. Jakoś tak dziwnie się rusza, jakby na jednej nodze był. No ale mniejsza. Dobra, nie cierpię pająków, dostaliśmy osiągnięcie. Nice. Dobra, owocki. Ej, kogo ty będziesz atakować? Naprawdę jeszcze jeden pająk. Czy wy sobie robicie jaja? Ile tych pająków tutaj jeszcze będę zabijał? Kostek, ja specjalnie schowałem miecz, bo myślałem, że ty go dobijesz. No ale jak nie chcesz, to ja go dobiję. O. Dobra, lecimy do domku, Chani. I zobaczymy, czy będzie zadowolona z tego, że porozwalaliśmy wszystkim łby.
Co by na to? Gdzie ten domek był? Się troszeczkę pogubił. Aż dziepka się pogubiłem. Aha, tam jest ten dom. Dobra, czyli tędy trzeba by było przejść, co? Tędy. Jakbym zeskoczył tu, to pewnie by mnie bardzo zabolało, dlatego wolę sobie zapisać. Jakim cudem ja nie umarłem, to jest w ogóle nieprawdopodobne, ale niech będzie. Dobra, Chani. Żołnierze wyroczni nie żyją. The Oracle soldiers are dead. Excellent, Gucho. Be proud of yourself, great warrior. You have done a great service for the killer. And I am in your debt. If you still need my help, I will be there for you, Gucho. Now I will cast a protective spell upon our valley. It will only take a moment. Jest do mojej dyspozycji. You know what I mean. Czyli jak miałeś się zwerbować Zachariasza, tak? I need your help with a spirit ritual. Chi, Gucho. I will be glad to help you. I will be there for your spirit ritual. But you don't know anything about it yet. I know what you are planning, Gucho. Trust Chani. I will be there. You must find the pirate ship. Order the pirates to wage war against the shadows, too. And what if they refuse? The pirates have great respect for Chani's magical power. Tell them I will boil them in a cauldron. I'll give it a try. Okej. Czyli, o jak wszyscy mnie leczą. Boże, ale jestem leczony. Kapo Gucho. Dobra. Wiecie co? Jeszcze zaprowadzę tego typiarza w to miejsce, które chcę. Mam nadzieję, że zginie na pierwszej lepszej pułapce i będzie mi dał w końcu spokój, bo nie mam zamiaru się z nim męczyć. A nie daj Boże, jak ja bym się przeteleportował na statek i on by za mną poleciał. Nie daj Boże. Naprawdę. Jak chcę, zaprowadzę go. Proszę bardzo. Niech zginie. Nie ginie. A co? Dobra, tylko teraz tak. Ja muszę iść po tych wszystkich dziwnych głazach, nie? Tam tych... No dobra, wiadomo o co chodzi. Po tych konarach, bo to są mam konary jednak. To oczywiście on nie ma zamiaru walczyć, no bo jak, żeby inaczej. Czyli tak. Kolejny sojusz piracki możemy uzyskać właśnie dzięki Chani. Dzięki temu, że zdobyliśmy jej przychylność. No a piraci się z nią liczą, można powiedzieć, tak? Ładnie. No i tędy chyba, coś mi się zdaje, będzie do wejścia, tak? Po prostu bym go zabił na miejscu, jakby on ze mną nadal leciał i lazł do tego. I lazł do mojego statku. O, shit, ale ty pająk to jest, ja pierdzielę. Ej, miała założyć jakieś zaklęcie ochronne i co? I tak średnio to działa. Oj, tam jest jakiś jaguar, wolę tam nie iść. No i znowu tutaj się... Ale tych pająków się tu nabrało, ja pierniczę. Jestem ciekaw, czy on zginie gdzieś tutaj. Ja bym bardzo chciał, na przykład, nie wiem, będzie coś na zasadzie, ej, wiesz co, tam było bardzo dużo skarbów, nie? Chodź, pomożesz mi, czy tam uniesiemy to razem. A nagle mi zamknie przed nosem drzwi i powie, hehe, nie powiem co. W każdym razie wykiwałem cię i sam to wszystko zabiorę, a wtedy trach, jakaś łapka na niego spadnie. To by było po prostu marzenie. The temple. We're almost there. I can practically smell. We need to go further in. I wejść w głąb. No to chodź, chodź. W takim razie głąb, tak. Tylko że ty idziesz za mną, ty cwaniaku, ty głupity. Ale chcę go się pozbyć, dlatego tutaj wejdę, no. Nie wiem, kim ten typ jest, ale... Ała! I ja cię sunę, no chyba to jest jak... Przepraszam, nie chciałem. Nie chciałem, błotniak, żartuję, chciałem. Nie w błotniaka! Przepraszam. No! O kurna!
Przepraszam, błotniak. Ja pierniczę, ale ten strażnik jest straszny. Ten strażnik jest straszny. Tylko że on to im się kręci pod nogami i ja nie mogę nacelować sobie tego strażnika. Błotniak, zamknij... Zaczął się, nie wiem co. Tylko się trzeba z nim... O właśnie, w jakimś bardziej otwartym terenie walczyć. Przepraszam, błotniak, nie chciałem. Żartowałem, chciałem. Nie, nie będę... Stop doing that. Why? Oh, if... basically... So, Nie wiem, co oni, o czym oni gadali, ale naprawdę... Nie wiem dlaczego, ale... Chyba oni specjalnie zrobili postać, którą, do której tak bardzo... O, kamień teleportu. Do której tak bardzo ludzie będą pałać nienawiścią. Nie? Przyczepi się jak normalnie rzep... Wyrtowa statuetka. Jak rzep do psiego ogona, za przeproszeniem. Więcej pająków, tego mi brakowało. Gdzieś tutaj w pobliżu w takim razie chyba jest... Albo niekoniecznie. Nie, teleport, bo znalazłem kamień teleportu. No ale tutaj dawno nie było żadnego właśnie teleportu. Więc pewnie gdzieś w okolicach powinny jakieś być. O, jest i tropikalny pająk, czego nam oczywiście brakowało. A jak wejdę przez tego głąba w jakąś kurna pułapkę... No tak, teraz to już mnie w ogóle tutaj... Zabij gnojka. Wielki tropikalny pająk. No przed chwilą takie zabijałem w sumie, więc nie będzie większego problemu. Spokojnie, dam sobie radę, Kostek, tylko mi tutaj pomóż lekko. Jest. I dwa, i trzy. Dobra, się odsunę. On czasami lubi tak zaatakować. Niespodziewanie. Jest. 200 chwały za takiego. Shooting arrows. Roll. There it is. What? The temple, of course. I can see that. It must be. Well, I'm looking around here, and I don't. There's just thousands of. Well, we'll just have to clear it all. I'm sure we'll find boundless. If you say. And I'll find it, even if it's the last thing I ever do. Go ahead. What? Jest rzep u mego ogona. Nareszcie się go pozbyłem, ale dostałem 3 duszy. Nawet nie jest złe. Najpierw go tam oczywiście obraziłem. Ale widzę, że jednak to jako tako opłacało. Dostałem plus 3 do duszy, więc teraz powinienem mieć 70. Dokładnie, przyjacielski jestem. No faktycznie nie ma tutaj nic. Nie ma tutaj praktycznie nic, postument. Coś tu włożyłem, tylko nie mam zielonego pojęcia co... Aaa, tą nefrytową głowę, czy cokolwiek to było. Nie wiem, co się... To o tym nie wiedział, patrzcie. Z tego wylezie pająk. Już cię widziałem, jak kurde wylatywałeś. Już cię widziałem, ale ci zabiję znowu. Tak jak większość twoich... pobratymców. No gin ty kurna. No. Super. Bloody spiders. A to jest ciekawe. Teraz mnie aż zaintrygowała ta... Czarny ghoul, może być ciężko. Aż mnie zaintrygowała... ta świątynia. Bo mogę coś tutaj ciekawego znaleźć. Tylko nadal się zastanawiam, gdzie jest... moja siostra. Gdzie jest moja siostra? Może gdzieś jest. O! Czarny ghoul. Kurde, one ładnie przełamują obronę jednak. Z tego co pamiętam. Jeden hit i ja już mam przełamaną obronę. To jest straszne. Ale nie są... O! Są strasznie mobilne. Do skoków pełno. Szybkie, mobilne. Ale nie mają za dużo życia. Z tego co widzę. O! Więcej guli.
A tam coś wielkiego chodzi. O, mówiłem, że coś wielkiego chodzi. Auć. Jak on przywali, to ino roz. Ale widzę, że cały czas trzeba tylko robić uniki i jest to do wygrania. Spokojnie. Strażnik. Co? Trzymałem kość. Fajnie, że kość od strażnika tylko otrzymałem. To jest straszne. Taki wielki gość. Gość, a ja tylko dostaję kość. Aha. Takie rymy. Tutaj wyglądają też, jakby to miały być drzwi, ale ich tutaj nie ma. Tutaj też nic. Zobaczmy w takim razie, co jest tu na samym końcu. Nefrytowa statuetka. Czyżbyśmy mieli wejść jeszcze głębiej? Czy teraz weszliśmy do góry? O, i mamy dwa góle. Na szczęście przyszedł tylko do odwiedziny jeden. Fajnie, że się nie ciągnie cała grupka. Zabij. No i pięknie. Jeszcze mamy jednego gula tam na samym dole. Podejść do płota, jak ja podchodzę. Dziękuję bardzo. Ja się będę bił z nim tutaj na tym, na schodach, z tego względu, że nie chcę ten... Nie wiem, co tam dalej jest. Nie chciałbym go pociągnąć. Całej tej ferajny, jeżeli on by miał rodzinkę guli na dole. Pewnie coś podobnego jest. Jest i dźwignia, jest i postument. Także mamy i dźwignię, i postument. Najpierw pociągnijmy dźwignię, zobaczymy, co będzie. Pewnie coś się otworzy. I proszę bardzo, jest otwarte. Aha, to jest tu. Okej. Więc mamy taki skrót, można powiedzieć. A tutaj umieścimy tę nefrytową statuetkę. Czyli tak jakby drugą część, teraz sobie zapiszemy, tak jakby drugą część tych ruin tej świątyni sobie zwiedzimy, co? Są pająki. Są pająki. Ałała. Ałała! Biją te pająki, jak nie wiem. Możesz się odstosunkować, derpie. No, tak też myślałem, dziękuję. Pójdziemy w lewo sobie. Tutaj mamy w lewo i w prawo. O! Przejście dołem. Niestety tam nic nie zrobię. Ewentualnie... Ciekawe, czy mógłbym ptakiem tam wlecieć. Grog. Czyżby byli tu jacyś piraci wcześniej? Zapisywanie. Bardzo możliwe, że no coś tu wyskoczy. Sprawdzam, czy czegoś tutaj pod ścianami nie ma. Kostuch opuszcza grupę. No jak? Jak? Dlaczego? Aha, no i sam wpadłem na dół. No pięknie. Dlatego był też ten autozapis. I bardzo dużo pająków tutaj chyba, coś mi się zdaje, widzę. Dlaczego kostuch opuszcza grupę? Mógłby za mną skoczyć? O, chuj. Co to za wielka... Ej, to naprawdę wygląda bardzo brzydko. I się bardzo kojarzy. Zaraz się... Nie powiem, co zrobię. What the fuck is that? No chyba sobie jaja robicie. Co to ma być? Dobra, rozumiem. Alien połączony z Predatorem, pokonaj Margot. Uważaj na niespodzianki, które ma w zanadrzu. Super. Nice. Naprawdę, i to jest Margot, tak? Dobra. I to są niespodzianki, które ma w zanadrzu. Pięknie. Jestem po prostu zdumiony. Ja nie mam kostka. To jest najgorsze. Ja nie mam kostka. Ja będę musiał tak blinkać w takim razie. Jeden atak i spadam. Ale ich jest tutaj pełno. No i cmentarny pająk jeszcze, no. Skalny pająk, cmentarny pająk. Tak jest masa. Pytanie... Czy jak ja je wykończę, będę mógł atakować bezpośrednio tą całą Margot? Oj. Dobra, cały czas trzeba byłoby się leczyć, co? Bo jednak to czasowo trwa. Dobra, wypuśćcie mnie stąd.
Nawet nie wiedziałem, że tutaj jest wejście do... shit. Plecy, 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 plecy. Auć. Dobra, jednak trochę mi tam coś w plecy wbijają, jakieś obrażenia. Auć. Ale nie są w stanie mnie złapać, jak tak się... A, trochę może są w stanie mnie złapać. Dobra, jeden nie żyje. Jeszcze został w takim razie ten pająk do ubicia. Nie mogę za długo pozostawać w jednym miejscu, bo inaczej mnie... Aha! Chcecie mi powiedzieć, że one cały czas się wykluwają? Tak, one cały czas się wykluwają. To jest chore. Dobra, w takim razie trzeba będzie coś chyba temu zaradzić. Zobaczcie. O, kurna! No chyba nie. No chyba nie. Ej, ona się broni, to bardzo się broni. Brennan powiedział, że to nie jest chyba możliwe pokonanie ją. Pokonanie jej. Jakieś tam jednak obrażenia i wbijam. Ale nie za dużo. No nie jestem w stanie pozabijać tych pająków wszystkich, bo ona je... Hej, jest bardzo możliwe, że to przejdziemy, chociaż nie wątpię. Tak mało. Tak blisko. Zabić, zgnieść. Zabić, zgnieść. Zgnieść. Margot. Jest, nareszcie. Zadanie wykonane, wyrocznia. Chwała plus 1000 i chwała plus 75. Nie wiem, kogo udało nam się tam jeszcze pokonać, ale zabiliśmy wreszcie. Ja pierniczę. Powiem wam szczerze, to była masakra. To była jedna wielka masakra, żeby ją pokonać. Wykorzystałem praktycznie full magii voodoo, wszystkie bełty. Jeszcze, jak widzicie, przełączyłem się w tym momencie na pistolet ze śrutem. Ale to jest straszne. Naprawdę. What is this worm doing in my cave? Kicking your ass. You have indeed defeated me. But the more interesting question is... why? So speak. What do you want from Margoloth, the oldest creature of this world? Jesteś najstarszą istotą na świecie, straciłem swojego ducha. O właśnie, ciekawe. Zadajmy jej to pytanie. You're the oldest being in this world. Yes. I have always been here. Long before your kind saw the light of this world. Then you can answer a few questions I have. Answers. That's what they all look for. What are your questions? You may ask but three. Zawsze chciałem... Zaraz, straciłem swojego ducha. Ale to nie jest pytanie, nie? Straciłem swojego ducha. I lost my spirit. I know. I can see it in your eyes. Your fate is cruel. But in these times, you share it with many of your kind. That's why I'm here. I need your help against the underworld. Underworld. It is beyond you, weak human. No nie, no wcześniej mówili, że jednak w moim zasięgu, ale okej. You're attacking the people on this island. You humans have changed. You have become a blight on this world. You multiply and think the world is yours. And now you threaten my home. No human is threatening you. They worship you as their oracle. So,
Why are your black warriors building a stronghold in my realm? Why are they killing my spawn? Why are they destroying my cave? Tell me, little human. To nie wina ludzi, spróbuj zagrozić mi jeszcze raz, a cię zabiję. No to nie wina ludzi chyba, tak mi się zdaje. Też nie wiem, co ma na myśli. It's not the human's fault. The minions are the biggest threat. Soulless warriors of the underworld. They are not human anymore. You are threatening the wrong species, Margaloth. Lies. I have heard too many of them. Nie kłamie, tak naprawdę. The Shadow Lord is wreaking havoc somewhere in your cave. He is the lord of the Black Warriors and the source of all evil on this island. So, prove it. Find this Shadow Lord, this sower of discord, and destroy him. Only then will I trust in your words and grant you assistance. O ty. Kryształowy portal na wyspie Killa i władca niezgody. Muszę znaleźć go i zabić pewnie, tak? Mam odpowiedniego miejsca do odpierania rytuału. It must be magically shielded. It's said that only an ancient being such as yourself can do that. Magically shielded, you say? That is an easy task for me. No magical spells or artifacts can penetrate my shield if I do not permit them. But I see no reason why I should help you, weak human. Czyli będzie pewnie trzeba zabić tego władcę, nie? You are not a trustworthy creature. What I've always wanted to know is... To było najpierw jajko czy kura? Dlaczego bogowie nas opuścili? Czy dłużej będzie się martwym, jeśli umrze się szybciej? Jak powstał wszechświat? Dlaczego istniejemy? Dlaczego nie próbowałeś zapobiec wojnie? Czy ludzkość może zwyciężyć w tej wojnie? Dlaczego mogę zadać tylko trzy pytania? Jeśli jesteś pierwszą istotą, czy to znaczy, że jesteśmy twoimi potomkami? Dobra, z nią chyba jeszcze będę mógł i będę w stanie pogadać. Mam taką przynajmniej nadzieję. Być może się da tutaj wrócić jakoś na górę, ale to sobie sprawdzimy w następnym odcinku, bo i tak do niej trzeba będzie wrócić i tak jeszcze będziemy mogli z nią pogadać pewnie. Ja sobie odekwipuję tą magię, którą mam tutaj. Dobra. No. Także na razie to tyle. Będę musiał znaleźć tego władcę cienia na wyspie Killa i pewnie wtedy dopiero nam jakoś tam uwierzy. Dobra, trochę się przedłużyło. Ta walka trwała masakrycznie długo, ale skróciłem wam ją. Oszczędziłem wam tego, bo to było dość powtarzalne. Dlatego dzięki jeszcze raz i że wytrwaliście. Zostawcie łapę w górę oraz zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.